Cześć, witajcie. W tym odcinku będę chciał Wam przedstawić sprzęt, jaki posiadam aktualnie, omówić trochę przyszłe plany zakupowe dotyczące sprzętu oraz powiedzieć, dlaczego wybrałem dane modele oraz marki. Na sam początek przedstawię aparaty. Mam dwa body. Jedno jest moim głównym body, drugie jest moim zapasowym body. Zacznę od zapasowego, jakim jest moja pierwsza lustrzanka. Czyli będzie to D90. D90. Zaczęło się to około 10 lat temu. To był rok 2007 albo 2008, kiedy go kupiłem. W tamtym okresie czasu dostałem ofertę pracy jako fotograf produktowy w bardzo dużym salonie sportowym, internetowym. No i na samym początku musiałem robić zdjęcia małpką, czyli aparatem kompaktowym. No, jakość nie była najlepsza, no i postanowiłem bardzo szybko kupić po prostu porządny aparat. I teraz dlaczego Nikon? Dlaczego D90? W zasadzie sprawa wyglądała w taki sposób, że wszyscy dookoła tak naprawdę mieli Canony. Ja lubiłem starać się szukać czegoś innego niż wszyscy. Natomiast Nikon od zawsze mi się w zasadzie kojarzył z bardzo solidną marką. Kojarzył mi się z naprawdę porządnymi aparatami. I w tym czasie, czyli to był rok 2007-2008, o ile dobrze pamiętam, D90 była praktycznie w swojej klasie bezkonkurencyjna. Jestem bardzo zadowolony z tego aparatu. Tak naprawdę służy on mi już wiele lat. Używałem go jeszcze niedawno praktycznie cały czas. Zrobił mi w tamtym okresie bardzo dużo naprawdę zdjęć. Potrafiłem robić dziennie nawet około 2000 zdjęć. Wynikało to jakby ze specyfiki pracy. Musiałem zrobić bardzo dużą ilość produktów w różnych ujęciach. Nie miałem czasu zastanawiać się, czy to zdjęcie wyszło ostre, czy nie, i na ciągłym autofokusie musiałem wykonywać zdjęcia seriami, aby się później nie przejmować i na pewno jakieś zdjęcie było ostre. Wiem, że to było no nieprofesjonalne, to było tak naprawdę, nie miałem dużej wiedzy o fotografii. Wtedy zacząłem również powoli zaczynać czytać książki, interesować się fotografią bardziej. No i wtedy 90 fajnie mi umożliwiało rozwój. Jestem bardzo z niego zadowolony, na chwilę obecną nawet, muszę Wam powiedzieć. On jest naprawdę bardzo fajnie wykonany, żadne gumy nie odchodzą, nic się nie rozleciało. Jedyna rzecz to oczywiście była migawka do wymiany, ale to wynikało z tego, że po prostu przy bardzo dużej ilości zdjęć, jakie wykonywałem, no ona musiała się w końcu skończyć i tak się stało. W zeszłym roku postanowiłem wymienić te body na nowe. Wynikało to z dwóch powodów. ISO oraz rozdzielczość, jaką posiada ten aparat. D90 ma 12 milionów pikseli oraz ISO, które no powyżej 800, można powiedzieć, już jest naprawdę ciężkie do zniesienia. No i zdecydowałem się na moje body, które aktualnie posiadam, czyli D750. D750. Dlaczego D750? Z prostej przyczyny w zasadzie. D750 jest bardzo uniwersalnym aparatem. Potrzebowałem aparatu, który zapewni mi naprawdę wysokie możliwości co do wyboru ISO. Tak naprawdę spokojnie przy 6400 można robić zdjęcia. Bardzo jest przyjemne to ziarno, które generuje D750. Ma 24 miliony pikseli i tak naprawdę większość rzeczy, które posiada, typu Wi-Fi, odchylany ekran i tak dalej, zupełnie mi nie było potrzebne. Do fotografii, jaką wykonuję, do tego, czego oczekuję od aparatu, to nie ma dla mnie znaczenia. Miał być pewny, ostry, mieć bardzo dobre ISO, no i te 24 miliony minimum, żeby miał. Sprawa wygląda tak. Mogłem kupić w tym momencie również D810, ale porównywałem je
w boju, że tak powiem, i ISO ma D810 znacznie gorsze. Poza tym 36 milionów pikseli to już generuje naprawdę bardzo duże pliki. I no, to jest D810 jest typowo studyjnym, nie ma co oszukiwać, aparatem, bardzo dobrym zresztą, jest naprawdę świetny w studiu po prostu jest, no, generuje piękne obrazki z dużą rozdzielczością, co również jest przy zleceniach komercyjnych potrzebne bardzo często. Natomiast D750 jest według mnie bardziej uniwersalny. Nadaje się fajnie do reportażu, nadaje się również do studia. Sprawdzał mi się czy przy koncertach, czy też również przy studyjnych pracach. Naprawdę jest świetnym aparatem, jestem bardzo z niego zadowolony. No i przede wszystkim pełna klatka. To jest coś czego również mi brakowało, ponieważ ta głębia ostrości, jaką generuje aparat, no jest niesamowite. Jest naprawdę pełna klatka, to jest też duży przeskok z kropa, jakim jest D90. Więc moim drugim głównym aparatem jest D750. Co do obiektywów, posiadam trzy obiektywy, z czego dwa tak naprawdę są do D90 i dopiero zaczynam kupować porządne obiektywy, które mam zamiar używać z D750. Pierwszym obiektywem jest 18-105 DX Nikora, który był obiektywem kitowym, jaki był z D90. Powiem Wam jedną rzecz. On jest naprawdę fajny. Używałem go przez cały czas z D90. Mogłem kupić zestaw z obiektywem 18-55, ale no 18-55 jest znacznie gorszym obiektywem. 18-105 naprawdę sobie całkiem fajnie radzi dla osoby, która jest początkująca. Ja taką osobą byłem. Wiedziałem, liczyłem się ze wszystkimi ograniczeniami, jakie ma ten obiektyw, głównie ze światłem. No i rozdzielczość, również ostrość, jaką dawał ten obiektyw, nie była najwybitniejsza, natomiast spokojnie wystarczała do przeróżnej fotografii, do reporterskiej, mogła sobie poradzić również w studiu, nie było naprawdę problemu. Był to fajny zoomik na sam początek. Mam go również do dzisiaj, nie mam zamiaru go sprzedawać, bo po prostu nie ma sensu, niech sobie jest. Myślę, że może się kiedyś przydać w awaryjnej sytuacji. No i kupiłem go razem w zestawie z D90. To też była ważna rzecz a propos kupna, gdyż w momencie, w którym kupowałem, pojawiła się bardzo fajna w MediaMarkcie promocja na D90 z tym obiektywem, co też mnie zdecydowanie przekonało do zakupu tego zestawu. Myślałem nad kupnem samego body, ale jednak zdecydowałem się na ten zestaw. Więc ten obiektyw do dzisiaj mam, nie pozbędę się go, niech sobie leży, może się kiedyś przyda. Drugim obiektywem, który pojawił się u mnie i mam go do dzisiaj i go na pewno nie zmienię, jest Nikorek 50 mm 1.8D. Ten obiektyw jest bardzo mały. Jest naprawdę bardzo lekki, można go schować w kieszeni, w spodniach. Tyle fajnych zdjęć, które on dla mnie zrobił, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Bardzo fajnie sobie radził w studiu, co mnie naprawdę zaskoczyło. Ten obiektyw uważam, że za taki must have dla każdego nikoniarza. Prosta przyczyna, możemy go wsadzić wszędzie, zabrać go w każdej chwili, wyciągnąć i założyć. To jest 50 stałka i naprawdę spokojnie daje radę, jeżeli chcecie sobie gdzieś zabrać go w podróż. On w ogóle nie wadzi, możecie go wsadzić do plecaka, do torby, nawet nie zauważycie. Natomiast wszystkie inne stałki już są ciężkie, już trzeba je mieć pokrowiec, gdzieś go wsadzić, nie włożycie go do kieszeni. No niektóre jeszcze włożycie, ale z nim po prostu zupełnie nie ma problemu. I naprawdę daje fajny obrazek. Mam go do dzisiaj.
Nie zmienię go, pomimo że w planach mam kupno jeszcze jednej 50, o tym za chwilę powiem. Natomiast on zostanie mi właśnie z tego powodu, że ja go zawsze wrzucam. Nawet nie wiem, czy go będę używał, ale po prostu go wrzucam gdziekolwiek i wiem, w razie czego mogę go wyciągnąć. Bardzo fajnie sobie radził w studiu. Również na stronie możecie zobaczyć w połączeniu z do 90 zdjęcia. I naprawdę sobie fajnie radził. Ten obiektyw kosztuje około 500-600 zł. Więc to jest naprawdę mało za nowy obiektyw. No jest stosunek jakości do ceny jest naprawdę świetny. Bardzo go polecam. I teraz mój trzeci obiektyw, który kupiłem już świadomie na długie lata i pod pełną klatkę pod D750. To jest mój ulubiony, który nie ściągam go w ogóle, czyli Sigma 85 ze światłem 1.4 seria Art. To jest kawał szkła. Zobaczcie, to jest 80, bodajże 6 mm. Chyba tak, chyba 86 mm. To szkło jest potężne, jest bardzo ciężkie, waży ponad kilogram. Jest również świetnie wykonane. To trzeba przyznać dla Sigmy, że naprawdę jest świetnie wykonany. Dlaczego Sigma? Dlaczego nie Nikkor, ani nie Tamron? Potrzebowałem porządnego obiektywu. W zasadzie zależało mi na najlepszym obiektywie portretowym. Z naprawdę świetną ostrością. Zależało mi na tym światłem 1.4, aby osiągać fajny bokach przy portretach, zwłaszcza w plenerze. No i Sigma mi to wszystko dała. Porównywałem go z Nikorem 85, tak naprawdę Tamron nie ma raczej w ofercie czegoś, co mogłoby zagrozić w Sigmie. Ten obiektyw jest naprawdę znacznie ostrzejszy niż Nikkor. To jest coś niesamowitego, ponieważ od 1.4 otrzymujemy naprawdę bardzo ostre obrazki. To jest tak naprawdę najlepszy obiektyw, na jakim fotografowałem. Jest celny, o czym zaraz powiem. Bardzo dobrze wykonany. Naprawdę nie ma się zupełnie czego przyczepić. I to jest kawał szkła. To jest często uważane za wadę. Natomiast troszkę opowiem w innym filmiku o tym obiektywie. Wtedy powiem Wam na temat, dlaczego mi nie przeszkadzają zupełnie jego wady. Natomiast no, mogę jedynie powiedzieć, że nie zdejmuję go w ogóle z D750 aktualnie. To jest mój podstawowy portretowy obiektyw i będzie mi na pewno służył na długie lata. Teraz powiem o moich planach co do obiektywów, bo tak naprawdę moje przyszłe plany będą się tyczyć właśnie obiektywów. Za jakiś miesiąc albo dwa pojawi się u mnie Sigma 24-35 Art ze światłem 2.0. Miałem zamiar kupić dwie stałki, 24 i 35, również Arty, ze względu, że również są naprawdę ostrzejsze od Nikorów, a na tym bardzo mi zależy. I generują naprawdę bardzo ładny bokach. Przynajmniej mi się podoba. Natomiast nie potrzebowałem światła 1.4 w tych obiektywach. Z tego względu, że 1.4 mam w Sigmie 85 i jeżeli potrzebuję daną postać albo coś wyciąć z tła, po prostu mogę założyć ten obiektyw i on spokojnie mi wystarczy. Natomiast światło 2.0 w zupełności wystarczy mi i daje mi to obiektyw 24-35, jaki mam zamiar kupić. Jest naprawdę świetny. Bawiłem się nim przez chwilę i byłem zachwycony jego ostrością również. Z testów wynika, że jest on ostrzejszy od stałek Nikora, więc zoom Sigmy, ten 24-35 potrafi być naprawdę ostrzejszy od stałek Nikora, od 24 czy 35. To mnie również przekonało do wyboru Sigmy. Nie chciałem kupować innego zooma. Ogólnie wolę stałki, natomiast tutaj mam w tym obiektywie
dwie stałki w jednym zoomie. O świetnej jakości, świetnym obrazku, bardzo dobrej ostrości, dlatego się na niego zdecydowałem. Dlaczego nie Nikkor? Ponieważ Nikkor, który dałby mi to, co trzeba, to byłoby 24-70, aczkolwiek nie potrzebuję tak dużego zakresu zoomu. No i jest światło 2.8, nie 2.0 jak w Sigmie. Natomiast nie potrzebuję dlatego takiego zoomu, ponieważ mam 85. Oraz następnym też również obiektywem będzie Sigma 51-4, 51-4 Art. I w tym momencie będę miał zapewniony jakby ten zakres, czyli będzie 24-35-2.0, 51-4 Art również się pojawi, no i mam 85-1.4 Art. Ostatnim obiektywem, jaki będę chciał kupić, przynajmniej na razie mam w planach, będzie 70-200, natomiast na chwilę obecną jeszcze nie wiem, jaki to dokładnie będzie obiektyw. Powiem tak, Nikkory są świetne. Nikkory, jeżeli chodzi o te zoomy 70-200, są fenomenalne. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że Nikkory sobie bardzo dobrze radzą i są lepsze od Sigmy, jeżeli chodzi o zoomy. Natomiast tym wyjątkiem jest dla mnie ten 24-35, który jest no, zupełnie innym niż cała reszta. Ma światło 2.0 i jest bardzo fajnie zrobiony i bardzo ostry. Natomiast Nikkor 70-200 kosztuje bardzo, bardzo, bardzo dużo, o czym wiem. Mówię teraz o wersji VR3. VR2 jest świetna, ale pojawił się Tamron 70-200G2, który z testów przynajmniej wynika, nie miałem okazji robić zdjęć, z testów wynika, że jest lepszy niż 70-200 VR2 Nikkora. Jedynie ulega wersji trzeciej, VR3. Natomiast cena jest no, ponad dwukrotnie niższa. Więc jakbym miał kupować dzisiaj, wybrałbym Tamrona G2. Wiem, że niedługo ma się pojawić Sigma 70-200 wersja Sport. Ona może również namieszać, ale no, dlatego mówię, na razie na chwilę obecną nie wiem jeszcze co wybiorę. Następną rzeczą będzie takie małe urządzonko, jakim jest Sigma USB Dock. To urządzenie służy do kalibracji obiektywów Sigma. Nie wszystkich, z tego co wiem, są określone obiektywy. Na pewno seria Art, bodajże seria Sport. I to urządzonko pozwala nam skalibrować obiektyw. Również zmienić jego funkcję, wgrać nowy firmware, ustawić autofokus, to wszystko zależy od obiektywów. Wcześniej mówiłem o tym, że nie przeszkadzają mi wady Sigmy i właśnie to urządzonko pozbywa się jednej z wad, i która jest bardzo szeroko opisywana na forach i tak naprawdę została przypięta łatka dla Sigmy. A propos niecelności autofokusa. Moja Sigma 85 miała wadę w postaci frontfokusa i backfokusa przy różnych odległościach i postanowiłem ją wysłać, aby skalibrowali ją z moim body D750. Dostałem z Sigmy, z reguły, z tego co wiem, wszyscy są zachwyceni, nie ma problemu. Ja miałem niestety mały problem dotyczący tego, że nie był idealnie. Być może, no nie wiem, mam za to zbyt duże oczekiwania, ale oczekiwałem naprawdę idealnego zestrojenia. Natomiast musiałem go za pomocą tego urządzonka Sigmy Dock dokalibrować. I powiem Wam tak, z tego wniosek mój był taki, że tym urządzeniem naprawdę możemy zrobić całą kalibrację, nie musimy wysyłać do serwisu, możemy również zrobić to w domu, bez wysyłania niepotrzebnego pakowania sprzętu i tak dalej. Możemy zrobić to w około pół godzinki, godzinkę i naprawdę wyniki są fenomenalne. Od tej pory w ogóle nie mam problemu z 85. Strzela po prostu zawsze w punkt. Jest naprawdę wszystko super.
ale również opowiem troszkę, może jak będę mówił o obiektywie, to omówię również temat ten kalibracji. Następną rzeczą są lampy, jakie posiadam. W zasadzie dużo ich nie mam. Nie potrzebuję na chwilę obecną aż tyle. Moją lampą reporterską jest Nikon SB5000. Bardzo fajna lampka. Powiem Wam tak. Potrzebowałem mieć systemówkę. Z tego względu, że chciałem mieć naprawdę dobry, solidny, dobrze wykonany i pewny, wiedziałem, żeby, abym wiedział, że zawsze w każdej chwili mnie nie zawiedzie, więc postanowiłem dlatego kupić sobie lampę systemową. Tak naprawdę w tym momencie, jakbym miał kupować już drugą, nie kupiłbym systemówki, zapewne poszedłbym w strobos od Quadralighta. Natomiast uważam, że jedną taką porządną lampę systemową powinienem mieć i ją dlatego kupiłem. Jestem z niej naprawdę zadowolony. Jest to konstrukcja najnowsza, która zastąpiła SB910 flagówkę, która była też, jest nadal świetnym, świetnym kawałem lampy. I używam SB5000 i jak do tej pory nie udało mi się jej zagrzać. To jest w zasadzie ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, bo SB910 czy SB900 potrafiły się przegrzewać. O tym też były różne historie. Natomiast SB5000 praktycznie nie da się. Robiłem testy, strzelałem ile wlezie, nie da się jej zagrzać. Na to ma wpływ przede wszystkim wentylator. Wentylatorek mały, który jest w tej lampie ukryty. W zasadzie nawet nie wiem, gdzie on się znajduje. Gdzieś pewnie w środku, ale nie widzę tu żadnego wylotu. Natomiast słychać go czasami, jak chodzi. Można go włączyć, wyłączyć i on schładza urządzenie i dzięki temu się nie przegrzewa. Naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo fajne. Poza lampą systemową posiadam również lampę studyjną i lampę plenerową. Atlas 600. Atlas 600, mogę powiedzieć tylko tyle. Jestem, o, nie zyskał ostrości, jestem zachwycony tą lampą. Naprawdę ta lampa to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie kupiłem i która mnie zaskoczyła. Atlas 600 jest lampa z wbudowanym akumulatorem. Pokażę może szybko. Tutaj mamy akumulatorek, który możemy sobie wyciągnąć. Wyciągamy akumulatorek. Można bardzo łatwo go tak wsadzić z powrotem. Tutaj mamy poziom naładowania. Powiem Wam tak. Taka lampa potrafiła na warsztatach błyskając mnóstwo razy, często na bardzo dużych mocach, wytrzymać praktycznie cały dzień. Wydaje mi się, że parametry, jakie są podawane przez producenta, są nawet zaniżone. Ta lampa potrafi wytrzymać dłużej niż podaje producent. Naprawdę tych błysków można zrobić mnóstwo. Ta lampa, co ważne, ma zakres mocy do 1,256 pełnej mocy lampy. I to jest dość ważne, ponieważ możemy zejść z tą mocą, jeżeli nie potrzebujemy w całych 600 W, ponieważ ta lampa jest 600 W. Bardzo ważną informacją jest to, że aktualnie Quadralight posiada również głowicę błyskową, która umożliwia podłączenie dwóch 600 i wtedy mamy moc 1200 W/s. To jest naprawdę fajna sprawa,
bo nie musimy kupować drugiej lampy, drugiej dużej, dużej, mocnej lampy, tylko możemy sobie kupić dwa atlasy, które i tak się nam często przedadzą, jeżeli będziemy chcieli korzystać z dwóch różnych modyfikatorów, a możemy to połączyć w jedną bardzo mocną lampę, która się może przydać nam w plenerze, aczkolwiek powiem Wam, że robiłem zdjęcia tą lampą w słońcu i dawała radę, potrafiła naprawdę bardzo fajnie doświetlać i nie brakło mi tej mocy, jak na razie bynajmniej. Jeszcze jedna rzecz dotycząca Atlasa, czyli dlaczego nie wybrałem wersji z TTL-em? Mogłem kupić wersję z TTL-em, ale lampy studyjne, lampy plenerowe, takie duże, nie potrzebuję w wersji TTL, ponieważ zawsze korzystam tylko i wyłącznie z manuala. Tak naprawdę TTL-a używam wyłącznie w lampie reporterskiej, czyli z SB5000, jak mam ją włożonych na sankach, na aparacie. Natomiast w innych warunkach nie używam TTL-a, wolę mieć pełną kontrolę nad tym. O tej lampie również zrobię osobny odcinek, ponieważ warto o niej więcej troszkę opowiedzieć. Natomiast następnym sprzętem, jaki posiadam, jest zestaw nawigatorów. Tutaj nadajnik Quadralite Navigator X oraz odbiornik Quadralite Navigator X. Fajne urządzonka. Ja jestem z nich zadowolony. Wcześniej posiadałem ją GNUO, ale kupując Quadralite'a Atlasa 600, postanowiłem zmienić system i kupiłem nadajnik i odbiornik od Quadralite'a, który w pełni działa z Atlasem. Atlas ma wbudowany odbiornik. Natomiast tego odbiornika używam z Nikonem SB5000. Działa w pełni, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie. Przenosi TTL-a, natomiast ten nadajnik niedługo wymienię. Wymienię go na wersję X2. Quadralite X2 z tego powodu, że jest on troszkę mało intuicyjny. O nim też troszkę, te pokrętło, które tu jest, w zasadzie nie jest najwygodniejsze, jeżeli mamy zmieniać wiele grup. Również menu, które jest ukryte, trzeba wciskać kombinacje klawiszy, których nigdy nie pamiętam, można sobie coś zresetować i tak dalej. No i mi to specjalnie nie przeszkadza, natomiast fajnie, jakby to było poprawione i zostało poprawione. Pojawi się niedługo Quadralite X2. Można go, jeszcze go nie ma, ale już powinien za kilka miesięcy się pojawić. Z tego co wiem, bodajże na wiosnę miał być. Natomiast można go zobaczyć pod nazwą Godox X Pro. To będzie to samo urządzenie praktycznie, tylko pod marką Quadralite. Ostatnią rzeczą to są modyfikatory, jakie mam. Tak naprawdę nie potrzebuję za dużo modyfikatorów. Jeżeli korzystam ze studia, to tak naprawdę korzystam najczęściej z ich sprzętu i z ich modyfikatorów, natomiast potrzebowałem jedynie do plenerów, albo jak robię gdzieś sam zewnętrznie zdjęcia, na zewnątrz, nie w studiu, używając Atlasa, to potrzebowałem modyfikatora. I moim podstawowym modyfikatorem to jest Quadralite Octa 120 cm, wersja Flex. Jest to okta, która może być składana jak parasolka. Mieści się ona tak naprawdę w jednym opakowaniu. Pokażę już Wam. Tutaj jest cała okta wraz z dyfuzorami, jakie posiada. Co muszę powiedzieć? Na pewno to, że daje ona takie same światło jak normalna okta 120 cm. Nie ma praktycznie różnicy w świetle, jakie generuje, natomiast składa się bardzo łatwo, prosto i można ją naprawdę szybko wrzucić gdzieś, rozpakować, wziąć w plener. Jest naprawdę super rzeczą. Mój drugi modyfikator, który używam do lampy reporterskiej, to jest również Lightbox od Quadralite'a. To się nazywa Lightbox 50x50 Softbox.
To jest malutki, rozkładany softbox, który właśnie pokażę, jak wygląda. Mamy tutaj zapakowany. Zaraz fajnie wyskoczy nam. O. To jest softboxik. Na niego oczywiście są tutaj dyfuzory. Tutaj wchodzi lampa. Tak naprawdę można go założyć na, bez problemu na Bowensa. I powiem Wam tak. Mam do tego statyw. Który tutaj nakładamy. W ten statyw wkładamy lampę. Ją zaciskamy. Nawet może pokażę, jak to wygląda. Bierzemy, wkładamy lampkę, zaciskamy i tak naprawdę już mamy po problemie. Pokażę może bokiem. Lampę możemy sobie oczywiście złożyć. Zakładamy na to tamten softbox i mamy fajny modyfikator do lampy systemowej. To jest naprawdę świetna sprawa. Również mi się to przydawało. Tak naprawdę z tej lampy korzystam często jako kontry, jako jakiegoś doświetlenia, a głównie z Atlasa, jako głównej lampy z tą Octon 120. To w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o sprzęt fotograficzny. Jeszcze są dwie rzeczy, trzy rzeczy, które są tak naprawdę ważne przy fotografii, a mianowicie sprzęt do obróbki. Komputer, jaki posiadam, jest to komputer stacjonarny. Od zawsze używam komputerów stacjonarnych. Sam sobie składam i nie chcę mówić, że laptopy są złe, natomiast posiadam laptop, natomiast używam go jedynie na sesjach do pokazywania zdjęć. Nie używam go nigdy do obróbki. Wolę komputer stacjonarny, do którego mam podpięty monitor. W tym komputerze sobie zawsze mogę coś sam wymienić, mogę sobie coś dołożyć. Jest naprawdę mocno obecnie posiadam i7K4770K, o ile się nie mylę, 32 GB RAM-u, jakiś tam dysk SSD i zwykły również 1 tera. Spokojnie mi to wystarcza do obróbki zdjęć, nie mam żadnego problemu. Dodatkowo posiadam tablet Wacoma, może inaczej, One by Wacom. Swojego czasu ten tablet był sprzedawany w Biedronce za naprawdę grosze. To były jakieś 120-150 zł za wersję M, czyli średnią. I powiem Wam tak, w tym samym czasie testowałem Wacoma Intuosa Pro. Dlaczego wybrałem tą tańszą wersję? Porównywałem sobie obie, pracowałem przez tydzień na jednej i na drugiej wersji i wybrałem One'a z tego względu, że inaczej może zostawiłem, ponieważ ja go kupiłem na początku, natomiast zastanawiałem się, czy kupić Wacoma Intuosa Pro i nie był mi potrzebny, gdyż do samego retuszu zdjęć, do tego czym się zajmuję, nie są mi potrzebne wszystkie możliwości, jakie ma Wacom Intuos Pro, jego ogromna czułość, piórko, które można przechylać i rozpoznawane jest to. Ja po prostu nie maluję jakiś grafik, natomiast potrzebne jest mi do retuszu, do obróbki zdjęć, do wycinania i spokojnie sobie z tym daję radę ten malutki, fajny One by Wacom. Co jest bardzo ciekawe, on jest również mniejszy niż taka sama wersja, powiedzmy, wielkościowa powierzchni z serii Intuos czy Intuos Pro. Jest on mniejszy, ponieważ nie posiada z boku żadnych guzików. To jest też fajne, poręczne. Zostaje ostatnia rzecz, monitor. Bardzo często pracuję przy zleceniach w firmie, w której pracuję, na co dzień używam Eizo. Natomiast w domu do obróbki posiadam IAME ProLight XB2776QS. Jest to monitor 27-calowy. Dlaczego wybrałem jego?
Po prostu nie było mnie stać na monitor EIZO. Na pewno sobie w przyszłości sprawię, ponieważ EIZO naprawdę robi kawał dobrej roboty. Według mnie to są monitory, najlepsze naprawdę monitory, jakie można sobie wymarzyć. Kupiłem IAMę, ponieważ potrzebowałem fajnego monitora, który posiada przestrzeń na lobby RGB i taką również posiada matrycę IPS. To był chyba bodajże pierwszy model IAMy, który był wypuszczony i pokazany jako monitor graficzny. Powiem tam wam tak, jestem ogólnie z niego zadowolony. Po ustawieniu kolorów, po kalibracji naprawdę daje radę. On kosztował chyba niecałe 3000 zł. Posiadam go do dzisiaj już z dobrych z 4 lata, może troszkę dłużej. Nie, z 4 lata gdzieś go posiadam i jestem naprawdę zadowolony, aczkolwiek troszkę mu brakuje oczywiście do jakości, jakie generuje EIZO. Natomiast na chwilę obecną jeszcze po prostu nie potrzebuję zmieniać, natomiast na pewno pojawi się w przyszłości monitor EIZO. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że trochę wam przybliżyłem, jaki posiadam sprzęt, co również chcę kupić, czyli głównie obiektywy, jakie mam zamiar kupić w przyszłości, również dlaczego. W podsumowaniu tak naprawdę chciałbym wam powiedzieć, że świadomie wybrałem firmę Nikon. Jestem bardzo z niej zadowolony, jak i również obiektywy Sigma, które również mi się pojawią. Oraz firmę Quadralite bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest naprawdę coś niesamowitego, co oni robią. W tej półce cenowej, jaką jest, to według mnie no, nie ma konkurencji. Są również inne marki, natomiast no, ja się szczerze zakochałem w Quadralite. I wszystko, co robią, to widać, że naprawdę jest z bardzo fajną jakością, przemyślane. I myślę, że nie jedną jeszcze rzecz od nich będę miał. Zapraszam was jeszcze do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego nie zrobiliście. Również do zadawania pytań na temat sprzętu, jaki posiadam. Postaram się wam na wszystkie pytania odpowiedzieć. Oraz do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.